Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. I dzisiaj zapraszam na odcinek wyjątkowy, bo odcinek, w którym oprócz mnie będziecie mogli posłuchać wielu, wielu wspaniałych, mądrych, niesamowicie inspirujących kobiet, które czytają wspaniałe książki i które właśnie o tych wspaniałych książkach Wam opowiedzą. Rok temu opublikowałam taki film, który nazywał się Najlepsze książki polskiego booktuba. No i dzisiaj właśnie robimy dokładnie to samo. Jest to tak jakby druga edycja tego filmu i mam nadzieję, że w przyszłym roku pojawi się również trzecia, bo tamten pierwszy film odebraliście bardzo pozytywnie. Mam nadzieję, że podobnie odbierzecie ten. Jeżeli jeszcze tego poprzedniego filmu z zeszłego roku nie widzieliście, to oczywiście gdzieś nad moją głową będzie do niego odnośnik, także gorąco Was zachęcam, bo moje gościnie były nieco inne. Tym razem starałam się zaprosić osoby, które jeszcze na moim kanale nie gościły albo gościły bardzo rzadko. I będziemy Wam wspólnie opowiadać o najlepszych książkach, które udało nam się przeczytać w 2022 roku. Ja o swoich opowiem na sam koniec, żeby tutaj nie zabrać miejsca, ale cały osobny filmik z moją topką najlepszych książek 2022 roku znajdziecie już na kanale. Tam jest 8 książek, a tutaj w tym filmiku pokażę tylko 3. Ale zanim to najpierw oddam głos dziewczynom, kobietom, które zgodziły się wystąpić w tym odcinku. Zapraszam do oglądania. Cześć, witajcie na kanale Marty. Ja nazywam się Agacia i o książkach mówię subiektywnie. Przede wszystkim chciałam bardzo podziękować Marcie za zaproszenie mnie do tego odcinka, bo możliwość mówienia o książkach na innych kanałach to jest zawsze dla mnie ogromne wyróżnienie. Zwłaszcza jeśli mogę mówić o najlepszych książkach, najlepszych według mnie książkach, bo właśnie o tym, jak już pewnie wiecie, będziemy dzisiaj mówić. Nie miałam żadnego problemu z wyborem dwóch najlepszych dla mnie książek, więc jak tylko Marta mnie zapytała, czy chciałabym wziąć udział w tym odcinku, to wiedziałam, że się muszę zgodzić, bo są takie dwie książki, które chciałabym, żeby dotarły do jak największego grona odbiorców i właśnie teraz Wam o nich opowiem. Możecie tego o mnie nie wiedzieć, ale mój kanał jest skupiony głównie na literaturze azjatyckiej, więc dwa te tytuły będą właśnie reprezentantami literatury azjatyckiej. Pierwszą, zdecydowanie najlepszą dla mnie książką tego roku są Szkice malajskie autorstwa Alfiana Sata. Książka ta została wydana oczywiście przez Tajfuny i była dla mnie zupełnie nowym doświadczeniem literackim. Wzięła mnie tak bardzo z zaskoczenia, mimo tego, że ja przeczytałam powiedzmy w miarę opis tej książki, wiedziałam mniej więcej o czym to będzie książka, ale i tak udało jej się mnie niesamowicie zaskoczyć, ponieważ Alfian Sat stworzył zbiór takich bardzo krótkich mikroopowiadań, które dosłownie niektóre z nich są na pół strony, na jedną stronę, 3, maksymalnie 5. I jak sam tytuł wskazuje, są to historie z Malezji i z Singapuru. I Alfianowi Satowi udało się w tym zbiorze w niewielu słowach zawrzeć ogrom emocji, bo ten zbiór ja czytałam głównie emocjami, bo tak naprawdę o Malezji, o Singapurze nie wiedziałam za dużo, zanim nie sięgnęłam po tę książkę. W trakcie czytania uzupełniałam sobie chociaż trochę moją wiedzę i jakieś takie podstawowe fakty, ale tak jak mówię, czytałam ten zbiór głównie emocjami i takie podejście do tego zbioru jest świetne, bo Alfian Sat dosłownie na skrajnie małej przestrzeni literackiej potrafił zawrzeć taki ogrom emocji, prostych metafor, które trafiają w samo serce i uważam, że jak dla mnie ten zbiór jest nie tylko, nie do niego podchodzę nie tylko bardzo emocjonalnie, ale też z takim ogromnym podziwem, ponieważ to jest po prostu popis literacki. Jeśli nie jesteście fanami opowiadań, to możecie sięgnąć po ten zbiór jak najbardziej. On jest też idealny na zastój czytelniczy, ponieważ dosłownie to są króciutkie opowiadania i można czytać nawet jedno dziennie, ale wydaje mi się, że jednak będziecie chcieli czytać więcej, bo są naprawdę tak bardzo poruszające, że ten zbiórek dla mnie był nieodkładalny. A jeśli jesteście fanami opowiadań, no to oczywiście musicie sięgnąć po Szkice malajskie, bo według mnie to jest jedna z najlepszych książek, jakie wyszły w Polsce w 2022 roku. A drugą książką jest Breath the Next, autorstwa Miyako Kawakami. I ja tę książkę doceniam szczególnie za bardzo skomplikowany obraz kobiecości. W książce skupiamy się głównie na trzech bohaterkach, tak właściwie głównie skupiamy się na jednej, na Natsu, ale poznajemy też jej starszą siostrę Makiko i córkę tej starszej siostry Midoriko. Makiko wychowuje Midoriko sama i w pierwszej części książki poznajemy Midoriko jako nastolatkę, która zaczyna uświadamiać sobie, że jej ciało się zmienia, zaczyna uświadamiać sobie, że może nawet nie do końca uświadamiać, po prostu wchodzi w okres dojrzewania i nie do końca rozumie, co się z nią dzieje. Przez co jej relacja z matką się psuje. Z drugiej strony Makiko jest bardzo skupiona na tym, że się starzeje.
I zaczyna mieć niezdrową obsesję na punkcie swoich piersi i chce za wszelką cenę poddać się operacji chirurgicznej. I właśnie na tym skupia się pierwsza część, też na relacjach oczywiście pomiędzy tymi trzema kobietami. I to jest właśnie ta pierwsza część tytułu, czyli Breasts. Bo ten tytuł jest oczywiście bardzo symboliczny, możecie się domyślić, o co chodzi. Breasts oczywiście odnosi się do jednego z tych, powiedzmy, atrybutów kobiecości, z tego, co pod względem fizycznym kojarzymy z kobietami. A eggs odnosi się oczywiście do komórek jajowych, ponieważ Natsu jest osobą aseksualną, a zaczyna odczuwać instynkt macierzyński. I to jest dość trudny temat w Japonii, ponieważ w ogóle macierzyństwo w pojedynkę jest w Japonii czymś niestandardowym. I Natsu postanawia skorzystać z usług banku spermy, aby zajść w ciążę i po prostu stać się matką. I cała ta książka pokazuje jej drogę do tego. Ona na swojej drodze spotyka mnóstwo osób o różnych poglądach i to według mnie w tej książce jest najlepsze, że Miyako Kawakami nie stara się nam wcisnąć swoich poglądów do głowy. Ona pokazuje bardzo złożony obraz, bardzo skomplikowanego problemu w prosty sposób. Ta książka jest też pod pewnymi względami metaforyczna, ale w głównej mierze to jest po prostu świetnie napisana, bardzo taka wielopoziomowa, prosta historia życiowa o bardzo skomplikowanym problemie. I za to głównie doceniam właśnie Breasts and Eggs, za ten niesamowicie obszerny obraz kobiecości, różnych jej wydań. I to jest po prostu według mnie książka, która przedstawia pełne spektrum kobiecości, a przynajmniej pewnego aspektu kobiecości. I przedstawia to w taki sposób, na jaki ten problem zasługuje, czyli po prostu w dość złożony, ale nieskomplikowany sposób. Złożony, ale nieskomplikowany. Więc jeśli czytacie po angielsku, to polecam. Mam nadzieję, że ta książka zostanie wydana na polskim rynku, bo potrzebujemy takiej książki zdecydowanie u nas i jest po prostu świetna i Ja się zachwyciłam po tym, jak po nią sięgnęłam i myślę, że ta książka trafi do bardzo wielu osób, które się takimi tematami interesują. Jeszcze raz bardzo dziękuję Marcie za zaproszenie mnie. Mam nadzieję, że moje polecajki przypadną Wam do gustu i że również staną się Waszymi ulubieńcami w roku 2023 albo w jakimkolwiek roku, kiedy po nie sięgniecie. Życzę Wam wspaniałego czytelniczego roku i po prostu wszystkiego, co najlepsze pod każdym względem życiowym. Do zobaczenia jeszcze kiedyś, mam nadzieję. Hejka, jestem Edyta, prowadzę kanał Literatunek i bardzo mi miło, że dzisiaj mogę być gościnią na jednym z moich ulubionych książkowych kanałów. Tym milej, że chciałabym Wam opowiedzieć o książce, która ze wszystkich ponad 140, które przeczytałam w zeszłym roku, okazała się dla mnie najważniejsza, najmocniejsza. To było najbardziej intensywne doświadczenie literackie z tych wszystkich. I mówię tutaj o W domu snów Carmen Marii Machado w tłumaczeniu Łukasza Błaszczyka. Jest to taka książka trudna do klasyfikacji gatunkowej, takiej jednoznacznej, bo to jest fuzja w sumie różnych gatunków. Z jednej strony wspomnienia autorki z bycia w toksycznym związku, w przemocowym związku z inną kobietą. I jest to takie studium ich relacji, pochylenie się nad mechanizmami przemocy psychicznej, nad tym, co czuje ofiara w trakcie i po, jakie ślady takie doświadczenie zostawia, więc jest to taka bardzo intymna strona tej książki. Są też obszerne partie eseistyczne, gdzie Machado pochyla się nad historią queerową, nad całym dyskursem dookoła społeczności LGBTQ+, nad dokumentacją, nad reprezentacją. Są to też ciekawe fragmenty odnoszące się już bardziej do intelektu niż do emocji, więc to są takie dwa bieguny tej książki i jednocześnie ma ona też taką wartość artystyczną, bo Machado, szukając najbardziej odpowiednich słów dla wyrażenia swojego doświadczenia, tak trudnego do opisania, zwłaszcza osobie, która nie była nigdy w podobnej sytuacji, sięga do takich środków artystycznych, sięga po metafory, bardzo, bardzo moim zdaniem trafne i niezwykle ze mną rezonujące. Uważam, że pokusiłabym się o stwierdzenie, że nie można by znaleźć lepszych słów na opisanie pewnych zmagań osoby, która w takim związku przemocowym tkwi.
sama ta fuzja gatunkowa czyni tę książkę czymś bardzo interesującym, zwłaszcza, że przy tym ona cały czas pozostaje spójna. Ta narracja jest prowadzona w sposób konsekwentny, autorka nad nią panuje. Przejścia między tymi fragmentami wspomnieniowymi, a bardziej eseistycznymi są bardzo zgrabne, bardzo naturalne. Nie ma tutaj takich formalnych zgrzytów, które odwracałyby uwagę od głównego tematu, od głównej historii. A tematy poruszone w tej książce uważam, że są na tyle ważne, że chciałabym, żeby każdy o niej usłyszał i żeby każdy chociaż spróbował ją przeczytać. Niezależnie, czy takie doświadczenia są mu zupełnie obce i może ta książka pomoże mu zrozumieć, pomoże mu spojrzeć bardziej empatycznie na osoby wokół niego, które czegoś takiego doświadczają. A jeśli te doświadczenia są wam bliskie, to myślę, że ta książka może być naprawdę katarktycznym doświadczeniem, że może skłonić do refleksji, takiej autorefleksji, że może dać dużo odwagi i siły. I uważam, że mówienie o przemocy w związkach queerowych jest szalenie ważne, dlatego że często jest tak, że czujemy presję, żeby ta reprezentacja nasza jako jakiejkolwiek w ogóle mniejszości była jednoznacznie pozytywna, bo jakiekolwiek odstępstwa od tej pozytywnej reprezentacji, pozytywnego obrazu będą wykorzystane po prostu przeciwko nam. I to jest też naturalny mechanizm, ale mówiąc o tych przypadkach, kiedy się nie udaje, kiedy te związki są dysfunkcyjne, kiedy one są przemocowe, są toksyczne, kiedy zachowania osób reprezentujących daną grupę mniejszościową są po prostu niewłaściwe, są złe, to przywraca człowieczeństwo tej grupie. I dlatego uważam, że to jest właśnie tak ważne w budowaniu obrazu relacji queerowych w świadomości społecznej. O przemocy psychicznej też trzeba mówić głośno. Trzeba mówić głośno o tym, że przemoc psychiczna nie jest mniej straszna i mniej brutalna niż fizyczna i że one w ogóle nie są czymś możliwym do porównania. I Machado czasami bardzo krótkimi scenkami, krótkimi jakimiś takimi w punkt konkluzjami potrafi uświadomić naprawdę rzeczy szalenie ważne i szalenie złożone. Wstrząsnęła mną ta książka i sprawiła, że wylałam morze łez, ale poczułam się taka wewnętrznie oczyszczona po lekturze i jestem wdzięczna za nią, jestem wdzięczna, że powstała, jestem wdzięczna, że została przetłumaczona. Ma ona drobne wady, ale nie będę się już teraz w nie zagłębiać, dlatego że one zupełnie wyblakły w mojej pamięci w stosunku do tego, jak ta książka jest ważna i jak ogromne wrażenie na mnie zrobiła. To jest zdecydowanie mocna emocjonalnie lektura. Jeśli nie jesteście na nią gotowi, to totalnie to rozumiem, ale jeśli chcecie się jednak z nią zmierzyć, to zachęcam, bo myślę, że może być dla was też czymś ważnym. I to by było już wszystko. Bardzo ci dziękuję, Marta, za zaproszenie. Jestem zaszczycona i mega się cieszę, że mogłam opowiedzieć o tej książce, a teraz oddaję głos kolejnej osobie i zachęcam do zerknięcia na mój kanał. Taka mała autoreklama na koniec. Cześć, jestem Natalia z kanału Kursywa i chciałabym tutaj opowiedzieć wam o kilku najlepszych książkach, jakie przeczytałam w minionym roku. Ja akurat rok 2022 zaliczam do takich bardzo udanych pod kątem czytelniczym. Udało mi się przeczytać mnóstwo wspaniałych książek i musiałam tutaj zrobić taką mocną selekcję, żeby wybrać tylko kilka. Oczywiście po resztę propozycji książkowych zapraszam na mój kanał. No i teraz wam polecę kilka fajnych książek. Zachęcę was do przeczytania, przynajmniej taką mam nadzieję. Ale zanim to zrobię, to chciałabym bardzo serdecznie podziękować Marcie za to, że zaprosiła mnie do udziału w tym odcinku. Na pierwszy ogień idzie Genialna przyjaciółka Eleny Ferrante, a właściwie cały cykl neapolitański, bo ja uważam, że to jest taka literatura piękna najwyższych lotów. Tutaj naprawdę znajdujemy wszystko to, czego ja szukam w jakościowej literaturze.
bardzo bogaty język, mięsisty, interesującą historię, bardzo dobrze skonstruowane główne bohaterki, które są podbudowane pod kątem psychologicznym i które wchodzą ze sobą w skomplikowaną, wielowymiarową i niejednoznaczną relację. Oprócz tego Elena Ferrante, kimkolwiek jest, jest mistrzynią w konstruowaniu klimatu. Akcja rozpoczyna się w Neapolu, w tomie pierwszym. To są lata 50. XX wieku i tutaj dosłownie można poznawać Neapol wszystkimi zmysłami. Bardzo podoba mi się, jak Genialna przyjaciółka i kolejne tomy oddają klimat, pokazują całe tło społeczno-polityczno-historyczne. I ja na tych książkach bawiłam się fenomenalnie, one mnie niezwykle wciągnęły i dostarczyły mi całej gamy emocji, więc bardzo serdecznie polecam. Nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała w takim odcinku o Pożegnaniu z Afryką Karen Blixen, czyli książce autobiograficznej, która jest wspomnieniami spisanymi w formie powieści Karen z jej pobytu w Afryce, konkretnie w Kenii, gdzie przez pewien okres swojego życia prowadziła farmę. To jest książka, która pod kątem językowym jest niezwykle bogata, ponieważ składa się z bardzo plastycznych, przepięknych opisów Afryki. Ale oprócz tego w tej książce znowu znajduję to, czego ja w literaturze najbardziej poszukuję, czyli emocje. Mamy tutaj bardzo dużo zachwytu, takiego dostrzegania piękna, ale również znajdujemy tutaj takie emocje trudniejsze, jak żal i przede wszystkim tęsknota, bo jest to książka o pożegnaniu. Książka, która zmieniła moje życie, którą poznałam w tym roku, to Na wschód od Edenu Steinbecka, czyli klasyka literatury amerykańskiej, która jest wielowątkową sagą rodzinną i reinterpretacją przypowieści o Kainie i Ablu. To jest książka, która przede wszystkim ma zmieniające życie przesłanie, które bardzo mocno wybrzmiewa na ostatnich kartach tej powieści. To jest książka, która ma bardzo duże gabaryty, a jednocześnie płynie się przez nią, ponieważ ma tak wspaniale skonstruowane postacie, które znowu wchodzą ze sobą w bardzo ciekawe interakcje. I tutaj, w tej książce, można wyciągnąć z niej tyle dobrego. Można przez nią płynąć, a jednocześnie ciągle się zatrzymywać i zachwycać, bo jest to książka, która we mnie przynajmniej powodowała takie mini oświecenia podczas lektury. Bardzo mi się ta książka spodobała i pomimo tego, że ja sama nie jestem osobą religijną, to naprawdę bardzo dużo z niej wyniosłam. Jestem też ogromną fanką audiobooków, więc musiałam tutaj coś w tej formie również Wam polecić. I polecam Miasto Niedźwiedzia i kontynuację My przeciwko Wam Fredrika Backmana, czyli szwedzkiego pisarza, który jest moim tegorocznym czytelniczym odkryciem, bo to są książki, które opowiadają historię mieszkańców Bjornstad, gdzie cała dynamika społeczna skupia się na juniorskiej lidze hokejowej do momentu pewnej tragedii, która zmienia wszystkie relacje i która obnaża to, co najgorsze w mieszkańcach i to, co najlepsze. Backman jest mistrzem, jeżeli chodzi o takie dosłowne pokazanie tych najważniejszych w życiu elementów. On potrafi bardzo dobrze wskazać na sedno pewnych spraw. Nie używa do tego jakiegoś bardzo wysokiego literackiego języka, ale dla mnie przynajmniej te książki są tak niezwykle emocjonujące i naprawdę warto po nie sięgnąć, chociaż akurat Miasto Niedźwiedzia to było dla mnie ogromne przeżycie emocjonalne. Jest to książka bardzo trudna, jest to książka, która porusza naprawdę skomplikowane tematy, ale obiecuję Wam, że warto po nią sięgnąć. No i to tyle, jeżeli chodzi o moje polecenia. Raz jeszcze dziękuję Marcie za to, że pozwoliła mi tutaj wystąpić gościnnie. Raz jeszcze zapraszam Was na mój kanał, jeżeli go jeszcze nie znacie. Cześć! Cześć, dzień dobry, ja mam na imię Gabi, prowadzę kanał Oribani i dzisiaj na prośbę Marty przyszłam Ci opowiedzieć o moich ulubionych książkach przeczytanych w 2022 roku. Z mojej złotej dziesiątki wybrałam dla Ciebie dwie pozycje, o których chciałabym Ci opowiedzieć. Jedna to powieść, druga to książka z literatury faktu. Nie przedłużając, przechodzimy do pierwszej pozycji. Powieścią, która skradła moje serce najmocniej w tym roku, są zdecydowanie Dorośli Marii Obert, książka, która zrobiła na mnie potężne
potężne wrażenie. Mimo, że ma tylko 140 stron, ja nie sądziłam, że kiedykolwiek uda mi się aż tak mocno wkręcić w tak krótką powieść, bo zazwyczaj potrzebuję nieco więcej przestrzeni i czasu, żeby w jakąś historię się aż tak zaangażować. Główną bohaterką jest Ida, która jedzie na kilka dni do domku letniskowego, gdzie spotyka się ze swoją najbliższą rodziną, z jej matką, z siostrą. Obie są ze swoimi partnerami, do tego siostra przyjeżdża również ze swoją córką. No i jest to książka, w której aż kipi od bardzo trudnych i skomplikowanych emocji. Nie ma tutaj w zasadzie bohatera, którego chyba tak naprawdę szczerze moglibyśmy polubić, ale tu nie rozchodzi się o to, kogo my lubimy, a kogo nie. Tutaj rozchodzi się o właśnie dynamikę między tymi postaciami, bo każda z nich ma swoje za uszami, każda z nich swoje przeskrobała, swoje powiedziała i swoje też myśli. No i jednocześnie są wrzuceni w tę sytuację rodzinną, no i to wszystko z nich uchodzi, wylatuje, z czasem pojawiają się konflikty, pojawiają się rzeczy, które znów być może nie powinny być powiedziane. Są sytuacje, które są trudne dla wszystkich, również dla nas jako dla czytelników są dość niekomfortowe i miałam takie poczucie, że trochę nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, czy ja na pewno powinnam to czytać, a jednocześnie mam wrażenie, że to jest taka książka, w której każdy może się przejrzeć jak w lustrze i jestem pewna, że znajdzie tutaj zachowania, które obserwuje, czy u siebie, czy u swoich najbliższych. No i nie są to obserwacje łatwe, nie są to obserwacje proste, ale myślę, że mimo wszystko warto je dostrzec. Do tego dorośli są po prostu rewelacyjnie napisani. Dla mnie to jest powieść z tego roku, być może kilku najbliższych lat. Naprawdę rewelacyjna rzecz. Jeśli jeszcze nie czytałaś tej powieści, no to koniecznie nie czekaj, szczególnie, że jest taka cieniutka, pójdzie ci szybko, a obiecuję, że na długo zostanie w twojej głowie. Jeśli chodzi o non-fiction, to wybrałam coś z takiego mojego amerykańskiego podwórka, choć może nie jest to wybór najbardziej oczywisty. Padło na Wiem, dlaczego w klatce śpiewa ptak Maya Angelou. Jest to autobiografia, która również zrobiła na mnie ogromne wrażenie i również się tego zupełnie nie spodziewałam. Maya Angelou opowiada nam o swoim dzieciństwie, o dorastaniu na południu Stanów Zjednoczonych, o tym, jak to było dorastać tam jako czarna dziewczynka. No i jest to historia bardzo przejmująca, ale też wciągająca. Historia, która skupia się na wielu, wielu wątkach, bo mamy tutaj właśnie kontekst tego bycia dziewczynką, później kobietą. Kontekst koloru skóry oczywiście, szczególnie na południu Stanów Zjednoczonych jest on szalenie istotny. Dla mnie tutaj też bardzo mocno na pierwszy plan wychodzi kwestia takiej toksycznej religijności, ale to jest taka książka, która moim zdaniem wywoła różne emocje w zależności od własnych doświadczeń, bo można z tej książki wyciągnąć bardzo dużo różnych rzeczy w zależności właśnie od tego, co jest nam najbliższe. Naprawdę rewelacyjna powieść, taka amerykańskość w pigułce. Ta książka bardzo dobrze pokazuje nam, jak właśnie żyło się w Stanach Zjednoczonych w tamtym momencie, jak się dorastało z perspektywy czarnego dziecka, czarnej dziewczynki. Szalenie ciekawa rzecz, a do tego rewelacyjnie napisana. Maya Angelou pisze w tak fantastyczny, poetycki, piękny sposób, że od lektury po prostu nie można się oderwać. Więc jeśli już masz troszkę przesyt takich reportaży typowo o Stanach Zjednoczonych, szukasz czegoś innego, jakiejś innej perspektywy, książki, która nadal będzie w tej amerykańskości osadzona, ale nieco inaczej, no to Maya Angelou dostarczy ci taką książkę i naprawdę wydaje mi się, że to jest historia, którą po prostu warto poznać, więc ja z całego serca właśnie Maya Angelou ci polecam. Dorośli i Wiem, dlaczego w klatce śpiewa ptak, to moje dwie polecajki dla ciebie na dzisiaj. Jedne z najlepszych książek, jakie udało mi się w ubiegłym roku przeczytać. Mam nadzieję, że sięgniesz po którąś z nich i również zdobędzie twoje serducho. A tymczasem ja chciałabym bardzo podziękować za to, że mogłam wziąć udział w tym projekcie. No i do zobaczenia. Cześć!
Cześć, witam się z Wami na kanale Marty z sezonu literackiego. Bardzo Ci, Marto, dziękuję za zaproszenie do tego filmu, że mogę podzielić się jedną książką, która okazała się tą najlepszą książką, jedną z najlepszych książek roku 2022. Ja jestem Sylwia, możecie mnie kojarzyć z kanału Teachbook i pod tej samej nazwy możecie mnie kojarzyć z Instagrama. Ja wybrałam sobie jedną książkę, którą bym chciała bardzo Wam polecić. Myślę, że to będzie książka taka nietuzinkowa, a jest to thriller Chrisa Cartera. Chris Carter jest moim mistrzem, jeśli chodzi o ten gatunek, ale pisze on w taki sposób, że te sprawy morderstw są bardzo brutalne, są bardzo potworne, są okropne i są zdecydowanie dla ludzi o mocnych nerwach. Ale nieprzypadkowo polecam Wam tutaj Genesis. Ja tą książkę czytałam właśnie w roku 2022, znalazła się w zestawieniu moim najlepszych książek w minionego roku, a znalazła się dlatego, że tutaj autor porusza temat zaburzeń psychicznych, porusza temat depresji, temat tego, jak pewna sytuacja w życiu może doprowadzić człowieka na skraj upadku, na skraj naprawdę takiego dna, gdzie człowiek potrafi targnąć się na swoje własne życie. I mamy tutaj historię pewnego człowieka, który jest tak zainfekowany sytuacją z przeszłości, że jest w stanie zamordować, ale nie tak zamordować. Jest on w stanie po prostu dokonać takiego okropnego mordu, że przed oczami mamy potwora w ludzkiej postaci. Genesis jest książką podyktowaną takimi prywatnymi aspektami związanymi z życiem Chrisa Cartera i ja nie wiem osobiście, co to są za pobudki prywatne, które aspekty w tej książce są bliskie Cartera, życiu Cartera. Natomiast mogę się tego domyślić, że zapewne miał styczność z depresją, z jakimiś zaburzeniami, że ciężko mu po prostu w życiu było i postanowił napisać Genesis. I ta seria z Robertem Hunterem, naprawdę ultra inteligentnym detektywem, liczy 12 tomów. I ten 12 tom, czyli właśnie Genesis, jest dla mnie najlepszym tomem całej tej serii. A ja uważam, ja zawsze uważałam, że nie da się napisać jeszcze lepiej. Pierwszy tom miażdży was, drugi, trzeci, no jak Carter to robi. I przychodzi taka Genesis, przychodzi ten najnowszy tom i on też cię miażdży brutalnością i tą taką mądrością, bo z tego thrillera też płynie mnóstwo fantastycznych mądrości związanych właśnie z zaburzeniami, z tolerancją, z tym, jak człowiek w szkole potrafi gnębić drugiego człowieka i jak to mocno wpływa na jego dorosłe życie. Zachęcam Was bardzo, żebyście sięgnęli po Genesis. Tak jak mówię, jest to książka dla ludzi o mocnych nerwach, ale uważam, że ta książka warta, naprawdę warta świeczki. Dzięki bardzo, że wysłuchaliście mojej polecajki i jeszcze raz bardzo, Marta, Ci dziękuję za zaproszenie. No dobrze, to teraz przyszła kolej na mnie. Ja wybrałam sobie tutaj takie trzy książki, które najbardziej podobały mi się w zeszłym roku, takie moje top 3, ale tak jak wspomniałam na początku, pełną taką szerszą listę znajdziecie już na moim kanale w osobnym filmie. Natomiast tutaj chciałabym szybciutko wspomnieć o książce Good Roxane Gay, Good Pamiętnik mojego ciała. To jest taki zapis bardzo osobistych doświadczeń autorki, która zmaga się z otyłością, ale ta otyłość w jej przypadku wynika z pewnego zdarzenia, którego doświadczyła jako bardzo młoda dziewczynka. I ta otyłość jest tutaj w pewnym sensie dla niej taką tarczą ochronną przed całym światem. To, przed czym się chroni, nie będę Wam tutaj zdradzać, bo wydaje mi się, że to jest coś, co trzeba odkryć samemu, czytając tę książkę. Natomiast jest to książka bardzo trudna i ona nie jest prosta do czytania, także trzeba być też gotowym na treści, które się tutaj znajdują. Ale to jest książka, która mi niesamowicie otworzyła oczy na to, w jaki sposób osoby otyłe są postrzegane w społeczeństwie. Ta książka bardzo dobrze i bardzo dosadnie pokazuje, jak osoby otyłe są niewygodne po prostu dla innych, dla społeczeństwa, ale jednocześnie uwrażliwia na ten temat i myślę, że jest to taka rzecz, którą powinien przeczytać absolutnie każdy. Bardzo, bardzo gorąco Wam tę książkę polecam, ale tak jak wspomniałam, wiem, że nie każdy będzie przebrnąć przez jej treść, bo zdecydowanie nie jest to lekka lektura. Druga książka, o której szybciutko chciałabym wspomnieć, to książka Wrony Petry Dworzakowej. Ktoś mnie poprawił właśnie w tym moim filmie, że nazwisko autorki wymawia się Dworzakowa, tak więc mam nadzieję, że teraz jest wszystko poprawnie. To jest książka, o której też na pewno już słyszeliście, ponieważ ona w zeszłym roku była bardzo, bardzo popularna właśnie tutaj wszędzie na tych kanałach booktube'owych, na Bookstagramie. Myślę, że jeżeli na bieżąco śledzicie takie rzeczy, to na pewno o tej książce słyszeliście. Tutaj mamy perspektywę 12-letniej
niej Basi oraz jej matki, więc ta narracja się przeplata, raz mamy perspektywę Basi, raz właśnie jej matki. I mamy tutaj historię dziewczynki, która cokolwiek nie zrobi, zawsze jest gorsza w oczach swojej matki, zawsze wszystko robi źle. Ona ma też starszą siostrę, do której zawsze jest porównywana i ta starsza siostra zawsze jest stawiana jej jako wzór. Natomiast sama Basia tak naprawdę nie robi nic złego i my, kiedy czytamy tę książkę, jest w nas taka ogromna niezgoda na to, co się dzieje na kartach tej książki, ponieważ ona jest po prostu dzieckiem, dopiero uczy się wykonywać pewne rzeczy, a też to, że nie robi tego w taki sposób, jaki chce matka, to nie znaczy, że robi to w sposób zły, po prostu nie spełnia oczekiwań swojej matki i to jest jej podkreślane na każdym kroku, jest bardzo źle traktowana w swojej rodzinie. Pojawia się tutaj też wątek molestowania seksualnego, więc też jest taki trigger warning dla osób, które nie chciałyby o tym czytać, ale sama książka uważam, że jest naprawdę warta przeczytania, bo to jest coś takiego, na co być może często nie zwracamy uwagi, a co jest dosyć powszechne, wydaje mi się. Nie jest to taka przemoc oczywista, nie ma tutaj, poza oczywiście tym wątkiem, o którym wspomniałam, nie ma tutaj takiej przemocy, chociaż Basia też dostaje na przykład pasem, kiedy się źle zachowuje, ale wydaje mi się, że jest to coś takiego, co jest wciąż akceptowane w jakimś stopniu przez wiele osób, to znaczy wiele osób nie uznałoby tego jako przemoc, no a jednak mamy tutaj szansę poznać oczami właśnie dziecka, oczami Basi, jak to wygląda z jej perspektywy, jak ona się czuje i jak bardzo mocno to na nią wpływa. To też jest bardzo ciężka książka do czytania, ona jest napisana bardzo prostym językiem, ale te emocje, które wywołuje, są naprawdę ogromne, także dwie emocjonalne książki tutaj Wam pokazałam. I trzecia książka to będzie już może coś troszkę bardziej rozrywkowego i jest to świetna Rebeka, Daphne du Maurier. To jest książka, do której wielu z Was i wiele z Was tutaj na kanale mnie zachęcało. Mówiliście mi, że to jest taka książka, która na pewno mi się spodoba i rzeczywiście tak było. To jest wspaniała powieść, która ma niesamowity klimat, której akcja rozgrywa się w ogromnym majątku Manderley, gdzie krąży duch tytułowej Rebeki. I nasza główna bohaterka musi się z tym duchem oraz z mieszkańcami tego domu, tego majątku gdzieś tam zmierzyć, a oprócz tego Rebeka jest kobietą, która zginęła tragicznie na morzu. No i będziemy mieć tutaj w związku z tym taki pewien wątek kryminalny, będziemy próbowali rozwiązać tę zagadkę. To jest książka, która jest rewelacyjnie napisana, mimo że jest to taka bardziej powieść obyczajowa z wątkiem takim właśnie kryminalnym, to trzyma w napięciu tak naprawdę od pierwszej do ostatniej strony, jest niezwykle klimatyczna i naprawdę można w niej przepaść na długie godziny, także bardzo Wam tę książkę polecam. Jest to zdecydowanie jedna z lepszych takich książek powieści klasycznych, które w ogóle, bo myślę, że można tę książkę już traktować jako klasykę, które w ogóle w swoim życiu przeczytałam, także naprawdę podobała mi się ogromnie i będę ją polecać dalej. Także jeżeli jeszcze Rebeki nie czytaliście, no to ode mnie idzie bardzo, bardzo duża polecajka. I to było moje top 3 tego roku. Mam nadzieję, że zarówno moje książki, jak i książki, które przedstawiły moje gościnie, przypadły Wam do gustu i czujecie się zainspirowani na kolejny 2023 rok. Ja bardzo chciałabym jeszcze podziękować właśnie wszystkim dziewczynom, które zgodziły się wystąpić w tym filmie i przesłały mi swoje klipy tutaj do wmontowania. Bardzo, bardzo Wam dziękuję, bo bez Was ten film nie miałby racji bytu. Także to wszystko udaje się dzięki Wam. Mam nadzieję, że Wam, widzom, taki film też się podobał. Jeżeli nie znacie którejś z dziewczyn, to na dole będą wszystkie linki. Bardzo, bardzo gorąco zachęcam, bo to są wspaniałe kobiety, które czytają naprawdę wspaniałą literaturę i jestem przekonana, że wybrały same fantastyczne książki, także zachęcam do zajrzenia też na kanały dziewczyn. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!